W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do miejscowości Strumień. Zapraszam Państwa do zobaczenia kościoła świętej Barbary. Obecna murowana świątynia została wzniesiona w latach 1789-1790 i ufundowana przez księcia Sasko-Cieszyńskiego i jednocześnie królewicza polskiego Alberta Kazimierza, czwartego syna króla Polski Augusta III Sasa oraz jego żony arcyksiężnej Marii Krystyny, ukochanej córki cesarza Franciszka I i cesarzowej Marii Teresy. Została poświęcona w dniu 5 grudnia 1790 roku przez komisarza biskupiego i dziekana cieszyńskiego księdza Alojzego Lochna. W 1936 roku świątynia została odnowiona przez księdza dziekana Alojzego Gałuszkę. Prace remontowe były prowadzone przez Stanisława Pochwalskiego z Krakowa. W 1945 roku kościół uległ poważnym zniszczeniom w czasie bombardowania i ostrzału miasta przez wojska sowieckie i wycofujące się wojska niemieckie. Dzięki staraniom ówczesnego administratora parafii, księdza Bernarda Barysza, został stosunkowo szybko odbudowany. W latach 1960-1970 podczas urzędowania księdza proboszcza Alojzego Raszki zostały podjęte prace remontowo-budowlane przy umocnieniu murów świątyni, ponieważ budowla została wybudowana na podmokłym gruncie oraz renowacji wnętrza. Projektantami prac byli inżynier Pałka i dr Lisik. W 2015 roku przeprowadzono remont wieży kościelnej wraz z renowacją krzyża stalowego. W 1999 roku podczas prac konserwatorskich odkryto pod grubymi warstwami kurzu zarys malowidła ściennego, znajdującego się na ścianie za ołtarzem głównym. Cała wysokość ściany prezbiterium. Jest to późnobarokowy fresk wykonany w technice mieszanej na tynku szorstkim i odciśniętym rysunkiem. Przedstawia ołtarz architektoniczny namalowany iluzjonistycznie. Stan zachowania dzieła był stosunkowo dobry. Odkryto też dekoracje malarskie na pozostałych dwóch ścianach w prezbiterium, będące kontynuacją głównego wizerunku, ale były one pokryte warstwami farb, pobiału i gipsu. Malarskie przedstawienie ołtarza wykonano najprawdopodobniej w latach 1789-1790. Twórca dzieła nie jest znany, chociaż może być przypisane Ignacemu Chambrezowi, który stworzył malowane na płótnie stacje drogi krzyżowej dla fary w Strumieniu. Kilka słów na temat dzwonów. Pierwsze potwierdzone źródło, że parafia posiadała trzy dzwony w wieży drewnianego jeszcze kościoła, jest z roku 1792. Wtedy to zostały one przeniesione do nowej murowanej świątyni. Potwierdzają to dane z 1804 roku. Wskazują one również, że wówczas dzwonów było pięć. Przedwojenny zestaw dzwonów został zabrany przez hitlerowców na cele wojenne. Tymczasowy zestaw dzwonów stalowych służył do czasów odlania obecnego. Znajduje się w kościele filialnym w Zbytkowie. Nowe dzwony zostały poświęcone w 2008 roku przez biskupa Tadeusza Rakoczy. Dzwon Jana Pawła II musiał zostać na nowo przelany z powodu niewłaściwej tonacji. W związku z tą sytuacją 18 marca 2009 roku biskup Jan Zimniak poświęcił na nowo przelany dzwon Jana Pawła oraz odrestaurowany dzwon świętego Franciszka Ksawerego. Znajduje się na nim wizerunek świętej Barbary, adorującej Najświętszy Sakrament i wizerunek świętego Franciszka Ksawerego. Mały dzwon nosi imię Jan Paweł II. Waży 350 kg. Ton uderzeniowy H.
Średni dzwon nosi imię świętej rodziny. Waży 500 kg. Tonacja A. Duży dzwon nosi imię świętej Barbary. Waży 820 kg. A ton uderzeniowy to Fis. Wszystkie dzwony zostały odlane w roku 2008. W kościele znajdują się również zabytkowe organy, zbudowane przez braci Rieger z Jagendorfu. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.